jesteśmy z Antkiem Chmielewskim przed galą KSW-19. Antek, po pierwsze chciałem cię zapytać, miałeś trzech trudnych przeciwników ostatnio i zastanawiam się, czy teraz zamiast Mata Horwicza nie wolałbyś mieć kogoś na przetarcie, czemu od razu taki mocny przeciwnik był? Nie, są trudni przeciwnicy i trzeba sobie poprzeczkę podnosić coraz to wyżej. Każdy przeciwnik, który jest wymagający, powoduje to, że ja muszę wzmacniać swoje przygotowania, być coraz lepiej przygotowanym i podnosić swój poziom sportowy i to jest bardzo dobry efekt i moim zdaniem Mat jest tylko kolejną przeszkodą do pokonania. Mam nadzieję, że wszystko się dobrze potoczy i będę po walce myślał o następnej walce, ale teraz skupiam się na Macie i zobaczymy, jak będzie. Ja słyszałem kilka miesięcy temu, że planowałeś no naprawdę sporo takich różnych wyjazdów sparingowych, treningowych. Czy wszystkie z nich wypaliłeś? Mógłbyś powiedzieć, gdzie byłeś, z kim robiłeś sparingi i jak wyglądały twoje przygotowania? Znaczy planowałem wyjazd jeszcze do Londynu, tylko do Londynu mi się nie udało pojechać, ponieważ Sabo tam było z kontaktem. Potem się okazało, że ten, kto nam miał tam załatwić jakby to powiedzieć, bazę noclegową i treningową, zgubił telefon i dopiero tydzień przed sparingami parę dni został ustalony ten numer i nie dało się już tego załatwić, ale byłem w Paryżu w Snake'u u Diabate. Sparowałem tam z chłopakami. Bardzo fajnie. Już tu byłem drugi czy tam trzeci raz, to już wiadomo, to już są chłopaki znani, ale byłem też jeszcze w Olsztynie przez cały tydzień, sparowałem. Równo tydzień byłem u chłopaków z Robertem Złotkowskim i dużo było sparingów. Sparowałem też na Politechnice Warszawskiej w sekcji kickbokserskiej, u mnie w sekcji MMA, gdzie u mnie już jest tam 3-4 zawodników, którzy potrafią wygrać Almę. Także jak dochodzą mi we dwóch czy trzech, to już potrafią mnie zmęczyć i że ten wysiłek jest na wysokim poziomie. W Copacabanie tak samo i Urasa, także nie próżnowałem. A powiedz, Mat Horwicz jest takim no, typowo grapplerem, prawda? I jest bardzo ciężki do znakautowania, ale można go punktować w stójce, znaczy tak się przynajmniej wydaje, że jest to do zrobienia. I czy, jak spodziewasz się, że on rozegra tę walkę i czy mógłbyś, czy może niektórzy zawodnicy zdradzają to przed walką, jakie ty masz podejście do tej walki, jak zamierzasz ją rozegrać? Znaczy tutaj no, nie odkryjemy Ameryki, prawda? Mat jest zawodnikiem typowo grapplerskim, tak powiedziałeś wcześniej. On na pewno będzie chciał toczyć walkę w klinczu, w parterze, bodajże nawet z pleców lubi się bić. Dla niego to nie jest, że jest jakimś niewygodną płaszczyzną, także tak jak powiedziałeś, starać się utrzymać stójkę i nikt nie, tutaj nic nowego nie pokazuje, prawda? Trzeba po prostu walczyć swoją taktyką, swoim sposobem walki i tą walkę wygrać swoim sposobem, bo jeśli się będziemy bawić w jego gierki, to wiadomo, może być różnie. On ma taką specyficzną technikę, którą tam wyniósł od Eddiego Bravo głównie, czyli on walczy dużo gumową gardą. Akurat na KSW ostatnio tego nie miał okazji zaprezentować do końca, ale czy przygotowałeś się pod tego typu techniki i czy w ogóle udało ci się znaleźć kogoś, kto potrafi gumową gardą walczyć tak na co dzień? Tak, próbowałem. Tam chłopaki w Warszawie za Quilly Team Competition Czeczeni walczą w ten sposób. Też Radek Turek potrafi tak się bić. Poznałem sposób walki i nie mam zamiaru tam, jeśli dojdzie do takiej sytuacji, wdawać się w jakieś tam przepychanki grapplerskie, próbować przechodzić, to po prostu trzeba to przetrzymać. Jest bardzo nietypowa sytuacja, gdzie każdy myśli, że nic nie jest zagrożone. Jak się troszkę poluzuje, da się trochę luzu, no z tego mogą być bardzo niemiłe konsekwencje, dlatego trzeba to tutaj ciaśniutko i nie dać się sprowokować do błędu. No to w zasadzie wszystko. Nie chcę wymyślać tutaj jakichś dziwnych pytań. Powiedziałeś wszystko na temat walki. Dziękuję ci i życzę ci powodzenia jutro. Ja nie dziękuję za powodzenia. Trzymajcie kciuki. Pozdrawiam.